Sytuacja w mieście staje się coraz poważniejsza. Dowiedzieliśmy się od rzecznika policji, że porwane zostały kolejne kobiety. Groźny narkotyk zabiera następne ofiary. Jeśli sytuacja nie wróci do normy, mieszkańcy zapel. Czy jest jakiś związek między porwaniami i narkotykami? Proszę pana, są dwie zupełnie różne sprawy. Dwie różne grupy. Te narkotyki! Te porwania. To wszystko jest ze sobą powiązane. Ależ proszę pana. Jesteśmy ludźmi dorosłymi. Pana teorie spiskowe nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, naprawdę. Panie dyrektorze Różalski, czy to nie jest tak, że w każdym większym mieście są dzielnice o wyższym współczynniku przestępczości? Ale jakim współczynniku przestępczości? Proszę pana, my wprowadzamy innowacyjne metody infiltracji w dzielnicach o podwyższonym stopniu ryzyka i o podwyższonym stopniu przestępczości. I niech mi pan uwierzy, naprawdę dzięki współpracy wielu komórek jesteśmy na bardzo dobrej drodze do rozwiązania tej sytuacji. Bzdura! To jest bzdura! Niech mi pan to tłumaczy po ludzku, pana, naprawdę, te co te takie spiskowe, może pu, 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 pu. Czyli co pan, co państwo robią z tymi osobami? Co państwo robią z tymi osobami? Przenoszą je do bogatszych dzielnic? Jakieś super narkotyki? Jakieś gówno? Nie chcę tam wracać. Oni na pewno mnie złapią. Nie wrócisz tam. Pomogę ci. Tylko musisz iść na policję. Zabiją mnie. Nic ci się nie stanie. Będę tam z tobą. To mój brat, Artur. Weronika. Dobra. To ja lecę. Uważaj na siebie. Wybacz mi spóźnienie. Skąd wiedziałeś, że mnie tu znajdziesz? W końcu jesteś księdzem. Tak. Pamiętam te złote lata. Szczęść Boże! To mój brat, panie Michale. To możemy ksiądza błogosławić? Oczywiście. In nomine Patris, et Filio, et Spiritus Sancti. Amen. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Z Panem yes. Bogiem. Jesteś tutaj sławny. No, na pewno jest co robić. A ty znowu się biłeś, co? To tak jakby moje hobby. Wiesz co? Niedługo będę potrzebował twojej pomocy. Co się dzieje? Wiesz, ostatnio często wracam pamięcią do pól, łąk, lasów. Do dzieciństwa. No ale dosyć zmęczenia. Napijmy się jeszcze. Co robisz, ciotko? Artur! Przepraszam pana za brata. Idzie mi Barbara. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. O co chciałeś mnie prosić? Chwalmy pana, bo jest dobry. Oszczędź sobie już te kazania. Do zobaczenia. Znanego z działalności charytatywnej księdza Adama Wiśniewskiego. Ciało duszpasterza znaleziono w rzece. Rzecznik policji twierdzi, że musimy uzbroić się w cierpliwość. Tam, gdzie głosił Chrystusa, tworzyły się więzy miłości, które trwały, które trwają, które miejmy nadzieję trwać będą.
Jak wiemy, śmierć nie jest ostatnim słowem w życiu człowieka. Śmierć nie ma władzy nad miłością. Księże Adamie, to były czasy, Andrzej. Decyzje były takie proste. A myśmy wiedzieli, czego chcemy. Dawno i nieprawda. Jak ja współczuję tym młodym. Tacy zagubieni. Skąd oni mają wiedzieć, co jest dobre, a co złe? Szach. I mat. No, my swoją partię już odegraliśmy. Teraz ich kolej. Już nie ma takich ludzi jak twój brat. To przez nią go zabili. Przez kogo? Z tą dziewczynę, którą twój brat się opiekował. Jaka dziewczyna? Tą, co porwali królowie nocy. Co sprzedają świństwa, narkotyki dzieciom. Znajdę ich. Nie, ty jeden ich szukasz. Ale ja ich znajdę. Adam nigdy nie mówił o sobie zbyt wiele, ale o panu wspominał. Tu są panowie z policji. Przepraszam bardzo, proszę opuścić miejsce śledztwa. Jestem bratem Adama. W takim razie moje kondolencje. Różalski Tomasz. Prowadzę sprawę śmierci pani. Wiecie już, kto za tym stoi? No niestety na ten moment nie mogę panu zdradzić szczegółów śledztwa, ale mogę pana zapewnić, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wyjaśnić tę sprawę. Z panem też będę chciał porozmawiać. Słyszał ksiądz o dziewczynie? Weronika jakoś tak przychodziła ostatnio do Adama. Nie, nie przypominam sobie. Ksiądz Adam miał wielu młodych przyjaciół. Prowadził klub młodzieży. Przymierze. Szukam dziewczyny. Jestem bratem Adama. Szukam Weroniki. Wiecie, gdzie ją znajdę? Weronika się ukrywa. Nie wiem, gdzie dokładnie mieszka. Muszę z nią porozmawiać. Szybko, zwijamy się stąd. Co to był za typ? Nie wiem, naprawdę. Rozmawiałaś w ogóle z policją? Nie. Zginął mój brat. Niewielu miał wrogów.
A ty gówniaro myślisz, że przyszedłem sobie tutaj porozmawiać? No już dobra. Powiedz mi, gdzie znajdę tych typów. Dziś w klubie Euforia jest impreza maskowa. Będą tam. Poczekaj. Pani, poznam cię na miejscu. Widzisz tych przy stoliku w centrum? To oni. Chyba domyślasz się, który jest głową towarzystwa. Ten elegancik w środku? I co chcesz teraz zrobić? Gnoju! Załatw to. Zabiłem go. Nic mu się nie stało. Widziałem, jak go karetka zabierała. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna, który dokonał morderstwa w klubie, jest odpowiedzialny za śmierć katolickiego kapłana, ale również za zaginięcie dziewczyn. Widziano go w centrum miasta w towarzystwie kobiety. Policja wszczęła poszukiwania. Ja pierdolę! Mieliśmy maski, nie znajdą nas. Działałem w amoku. Praktycznie nic o tobie nie wiem. Dobra, opowiem ci to wszystko od początku. Niedawno poznałam Bystrego. To ten, którego uderzyłeś w twarz. To lider całej tej bandy. Poznał go na imprezie. Spodobał mi się. Chwilę kręciliśmy ze sobą. I nagle ten cholerny after. Czegoś mi dosypali. Nagle urwał mi się film. Obudziłam się w ciemnym pomieszczeniu. Była tam jeszcze jakaś dziewczyna. Słyszałam, jak mówią o tym, że chcą nas sprzedać po jakimś melanżu ostatecznym. Jakiś towar.
uciekłam stamtąd. Gonili mnie. A nagle zobaczyłam jego. Miał takie flow. Mówił o wodzie, o nieśmiertelności. Zawołał donośnym głosem. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Te słowa tak do mnie trafiły. Zapamiętam je do końca życia. On chciał też pomóc innym dziewczynom. Nie wiedziałam, nie mogłam na to wpłynąć. Nie wiedziałam, że oni chcą go zabić. Naprawdę. Moja wina. Zatłukę ich. Czego ty szukasz? Sprawiedliwości. Sprawiedliwości? A nie przypadkiem zemsty? On już na pewno im przebaczył. Nigdy by nie chciał, żeby ktokolwiek dla niego zabijał. Wcześniej nie wierzyłam w to wszystko. Wydawały się to jakieś legendy tylko. A teraz? To wszystko, co mówił? O wybaczaniu? O miłosierdziu? A nawet o świętości? To wszystko ma większy sens. Jezusie, jeśli jesteś żywy, przyjdź. Widzisz? Jesteśmy tutaj sami. Żartowałem. Jeśli nie podoba ci się sposób, w jaki ja widzę świat, pokaż mi, jak ty go widzisz. Okej, dobra. Ale przemyśl to, by im wybaczyć. My jesteśmy tylko we dwoje. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Wczoraj ledwo uszedłeś z życiem. Zostawmy to policji, oni są od tego. Co ty myślisz? Że ty jesteś jakimś szeryfem? Przemyślę to. Sorki. Masz jakieś piwa? Albo wino? Nie mam. Ta-dam! Dzięki. Mam kolę. Perfekcyjnie. Dziękuję bardzo. Dalej chcesz go pomścić? Ktoś musi zrobić z nimi porządek. To nie jest odpowiedź. Chcesz zemsty, tak? Jak byłam mała, straciliśmy mieszkanie. Dzika prywatyzacja. Potem rodzice wzięli kredyt we frankach. Zawsze było ciężko, ale... Wy, warszawiacy, lubicie użalać się nad sobą. A co stało się z waszymi rodzicami? Rodzice zginęli w wypadku, gdy byliśmy mali. Gdy babcia odeszła, szybko musieliśmy dorosnąć. Oni zabrali mi jedyną osobę na tym świecie, na której mi zależało. Naprawdę myślałaś, że tak to po prostu zostawię? Zresztą. Thank you.
Ucieknijmy stąd. Co się stało? Nieważne. Nie mogłem wybaczyć. Wierzyłem, że nie chodziło mi o zemstę, ale o sprawiedliwość. Idę do Warsu po kawę. Chcesz coś? Nie, dzięki. Słyszałam, jak mówią o tym, że chcą nas sprzedać po jakimś melanżu ostatecznym. Przekonałem się, że to nieprawda. Zemścij się, szczęśliwym będziesz przez chwilę. Wybacz, a szczęśliwym będziesz do końca życia. Detektyw Różalski. Tak, rozumiem pańskie zdenerwowanie, ale zapewniam pana, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby doprowadzić pańską sprawę. Ty, to ten typ z euforii. Co on odwala? Młody, leć po chłopaków, zabijamy go. To może być podstęp. Co z procedurami? Ty, pieprzyć procedury. I co, każdego przebierańca będziesz teraz tak gonił? Tak. This is a ghetto. Great. The buffalo contacted. Wake me up, I'm trapped in my nightmares. Apparitions of all my demons. All my thoughts are committing treason. All alone, who gon' hear me screaming? Manifestations of my fears. Regrets that stretch. Can almost touch the light, home. Regrets that stretch. Can almost touch the light, home. It's right there, body free, but trapped in my nightmares. Don't let me drown. All the lights are fading. Zajmij się nim. Załatw to, zanim zjawi się tu jeszcze więcej psiarni, rozumiesz to? Razem wszyscy będziemy mieli problem. Nie ruszać się! To on! To tego mordercy szukacie! To jest jakiś wariat, on chciał mnie zabić! No na co czekasz? Aresztuj go! Cisza!
Ciebie widziałem, gnoju. Chciałeś bawić się w Kapitana Amerykę? C'est la vie. Zostałem zmuszony, żeby cię zabić w samoobronie. Nie, nie. Zaczekaj. Moja śmierć niczego nie zmieni. Zaraz się znajdą inni na moje miejsce. Zabiłeś mojego brata. Proszę cię. Proszę. Nie rób tego.